Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję cytrynową babkę wielkanocną. Do przygotowania takiej babki potrzebuję 5 jajek. Mam je tutaj wbite w misce i umieściłam je w misce z ciepłą wodą, żeby się ogrzały, bo wtedy lepiej się ubijają. Do tego szklanka cukru i 2 łyżki cukru waniliowego. 160 g mąki pszennej. 90 g mąki ziemniaczanej i łyżeczka proszku do pieczenia, to mam przygotowane tutaj. Tutaj mam roztopione 200 g masła, do tego startą jedną skórkę z cytryny i wyduszony sok z całej cytryny. Zaczynamy od ubijania jajek. Jaja ubijamy z cukrem na gęstą masę. To potrwa około 10-15 minut. Jajka już nam się ładnie ubiły. I teraz na niskich obrotach miksera dodajemy mąkę. I na małych obrotach wbijamy. Muszą nam się składniki połączyć. Jak już nam się mąka wymieszała z jajkami, to dodajemy pomału masło. Ciasto nam się ładnie wymieszało. Ma taką konsystencję gęstego budyniu. Mąki jeszcze na spodzie, ale jest wszystko ładnie wymieszane. No i skoro Wielkanoc, to ja upiekę babki w formie baranka i króliczka. Napełniamy foremki masłem. Foremki wcześniej wysmarowałam masłem i obsypałam migdałami mielonymi. Można zrobić to bułką tartą. Tak przygotowane ciasto wkładam do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza i piekę około 45 minut do suchego patyczka. Pieczemy to ciasto na góra-dół bez termoobiegu. Nasze babki wielkanocne są już gotowe. Życzę udanych wypieków, smacznego i do usłyszenia.